Bardzo obszerny, liczący ponad 20 pozycji, był program ostatniej sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego. 44. sesja odbyła się 5 listopada w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej. Po otwarciu porządku obrad radni wysłuchali informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Podkarpacia. Przedstawiono również informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Kolejne punkty dotyczyły ważnych spraw organizacyjnych i statutowych. Podjęto uchwały w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015, a także szereg uchwał związanych z utworzeniem Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego, jego statutu oraz zasad reprezentacji. Następnie radni zajęli się sprawami związanymi z Parkiem Naukowo-Technologicznym Rzeszów Dworzysko. Przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek wysłuchali informacji koordynatora projektu Waldemara Pijara. Ważną część obrad stanowiły punkty dotyczące kwestii budżetowych. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w tegorocznym budżecie, a także wieloletniej prognozy finansowej. Radni wysłuchali również informacji przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych radnych powiatu oraz starosty rzeszowskiego w odniesieniu do oświadczeń członków zarządu i osób decyzyjnych w powiecie i jednostkach organizacyjnych wydających decyzje w jego imieniu. Starosta Józef Jodłowski przedstawił również sprawozdanie z działalności zarządu. Dzisiejsze spotkanie jest to ostatnia sesja kadencji samorządowej 2011-2014. Kadencji, która dla powiatu rzeszowskiego była takim bardzo ważnym okresem. Z jednej strony była to kadencja wymagająca dużego zaangażowania, pokonywania wielu problemów, wielu trudności, ze względu na specyfikę i okoliczności, które panowały w czasie tej kadencji na terenie Podkarpacia, na terenie otaczającym powiat rzeszowski, ale także na terenie powiatu rzeszowskiego. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że dotyczy to budowy wielu takich ważnych, strategicznych zadań inwestycyjnych w infrastrukturze krajowej, tak jak autostrady, droga szybkiego ruchu, zjazdy. To były rzeczy, które odcisnęły takie piętno, jeśli chodzi o powiat rzeszowski, a także w czasie tej realizacji w znaczący sposób utrudniały funkcjonowanie mieszkańców powiatu i innych mieszkańców, którzy funkcjonowali na terenie powiatu. Tutaj chciałbym podkreślić, iż w ciągu tej ostatniej kadencji, tak jak i poprzedniej, taką najważniejszą dziedziną, która w strategii i w codziennym działaniu dla nas jest pierwszoplanowo, to jest infrastruktura drogowo-mostowa. To są te rzeczy, z których na co dzień każdy mieszkaniec powiatu korzysta. I w ciągu tych 4 lat wydaliśmy z budżetu powiatu, a także ze środków zewnętrznych ponad 60 milionów złotych. Pozwoliło to na odbudowanie, wyremontowanie, wybudowanie ponad 103 km dróg powiatowych, a także wybudowanie 64 km chodników przy drogach powiatowych. Na realizację tych zadań, tak jak już powiedziałem, były wydawane środki z budżetu, ale w większości były to środki zewnętrzne. I tu w tym miejscu chciałbym podkreślić, choć nie widzę wójtów, burmistrzów, jest to okres rankingowy, także wszyscy mają zajęcia, ale składam serdeczne podziękowania dla tych gospodarzy, tych samorządowców, którzy w realizacji tych zadań bardzo mocno, aktywnie i efektywnie poprzez przeznaczanie środków uczestniczyli. Starosta Józef Jodłowski podsumował kolejno działalność powiatu w dziedzinie geodezji, kartografii, edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej, a także Powiatowego Urzędu Pracy. Kolejne miejsce, zakres, tu widzę pana dyrektora, podparł głowę, żeby mu teraz nie spadła, czyli Powiatowy Urząd Pracy, miejsce, w którym mamy przyjemność dzisiaj funkcjonować. Jest to zakres, który też jest bardzo ciekawy i czasem nawet dla mnie wesoły, jak słyszę w prasie, w mediach, że no nic się nie dzieje, ludzie coraz mniej mają pracy, coraz jest mniej miejsc pracy, ofert, bo Powiatowy Urząd Pracy nic nie robi. Sądzę, że jak taka atmosfera będzie w kraju,
taka atmosfera będzie przekazywana społeczności, to rzeczywiście taki problem będzie, no bo każdy z radnych obecnych tu, mający doświadczenie, wie, że Urząd Pracy nie stworzy miejsc pracy. Nie stworzy w takim zakresie, które są niezbędne, potrzebne. Nie stworzy takich miejsc specjalistycznych, na które młodzież wykształcona, przygotowana oczekuje, bo to jest niemożliwe. Do tego są potrzebne ogromne środki, ogromne pieniądze, a oprócz tego wola i przekonanie wszystkich elit odpowiedzialnych, łącznie z rządem kochanym w naszym kraju, żeby stwarzać atmosferę realizacji i tworzenia tych miejsc pracy, bo bez tego będzie to niemożliwe. Ja sobie przypominam w poprzedniej kadencji, jak na szczeblu Związku Powiatów Polskich walczyliśmy, ażeby zmniejszyć środki na działania pasywne i przesunąć ich na działania aktywne. I to było niemożliwe. To było niemożliwe. Ministrowie, którzy przychodzili wtedy na nasze spotkania, mówią, że nie mamy racji. No, za kilka lat w tej kadencji okazało się, że prasa pisała, że te powiatowe urzędy pracy marnotrawiły pieniądze, które tak mało jest na jakieś tam działania, szkolenia, konferencje i inne rzeczy, a można to było wydać na aktywne działania. Nie można było, bo nie było woli, nie było przyzwolenia, mówię z pełną odpowiedzialnością. Na zakończenie obrad głos zabrał przewodniczący Rady Stanisław Obara, który między innymi przypomniał jej pełny skład. Stanowili oprócz mnie kolega wiceprzewodniczący Jerzy Bernacz i kolega Tadeusz Chmiel. W czwartej kadencji zarząd powiatu nie uległ zmianie i stanowili go Józef Jodłowski, starosta rzeszowski, Marek Sidasz, wicestarosta, Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek, członkowie zarządu. W Radzie działały następujące komisje. Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Spraw Gospodarczych i Transportu oraz Komisja Budżetowo-Finansowa i Komisja Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego. Komisje te odbyły 179 posiedzeń i kontroli. W tym miejscu chcę serdecznie podziękować wszystkim kolegom przewodniczącym za sprawne przygotowanie i prowadzenie obrad komisji, a członkom komisji za dobrą frekwencję. Nie było tak, żeby któraś z komisji się nie odbyła z braku kworum. W Radzie Powiatu działały i działają trzy kluby radnych. Klub Radnych Platforma Obywatelska liczy czterech członków. Jego przewodniczącym był Marek Frączek, a obecnie funkcję tę prowadzi pan radny Zbigniew Kalandy. Drugim pod względem liczebności jest klub radnych Stronnictwa, Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu przewodniczył pan radny Zbigniew Mica. Najliczniejszym klubem radnych to klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, liczący 18 radnych, któremu przewodniczył starosta Józef Jodłowski. Wszystkim szefom klubów dziękuję za